Telewizja w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie, a razem ze mną w studiu witam gości, którymi są Oskar Hejka, radny miasta stołecznego Warszawy, i Jan Śpiewak, prezes Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam państwa. Ja tutaj mam przed sobą dzisiejszy Super Ekspres i prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, która miesza w kapuście. Panowie tutaj przed rozpoczęciem naszej rozmowy zapoznali się ze zdjęciami, przynajmniej które są zamieszczone w dalszej części Super Ekspresu. W kontekście tej dzisiejszej decyzji w Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji, no jest to dosyć komiczne zestawienie. No chyba ta próba ocieplenia wizerunku jest specjalnie pani prezydent po dzisiejszej decyzji nie pomoże. No pani prezydent próbuje pokazać się jako zwykły człowiek, który też ma takie same problemy, prawda, i wyzwania jak zwykli ludzie, no ale oczywiście to nie jest prawda i myślę, że ten dzisiejszy dzień właśnie i te nałożenie kary na jej męża i córkę, bo de facto się sprowadza, to jest ta najważniejsza myślę część, że będą musieli oddać po milionie złotych, za które zarobili, nielegalnie zarobili na nielegalnej reprywatyzacji kamienicy na Noakowskiego 16. No właśnie, ta dzisiejsza decyzja, można powiedzieć, że bardzo ważna, ale jak ważna jest decyzja Komisji Weryfikacyjnej, która na beneficjentów zwrotu kamienicy przy Noakowskiego 16 nałożyła prawie 15,5 miliona złotych właśnie kary czy zwrotu tych pieniędzy, tych korzyści, które właśnie odnieśli na tej reprywatyzacji. Ta decyzja jest ważna dla mnie przynajmniej pod tym kątem. Już nawet nie chodzi o to, czy to jest pani, czy rodzina pani prezydent Waltz, czy jakiegoś innego prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej. Ale ważne jest dlatego, ponieważ to jest już kolejna decyzja komisji, która nakłada konkretną, powiedzmy, taki domiar, wymiar finansowy jest tej decyzji. Poprzednio mieliśmy w okolicach 3 milionów, teraz mamy blisko 15 milionów, to już jest blisko 20 milionów środków, które no, pewno po jakichś procesach sądowych, bo wątpię, żeby rodzina pani Hanny Gronkiewicz-Waltz chciała tak oddać te pieniądze bez walki. Choć z drugiej strony zapowiadał to mąż pani prezydent, że jeżeli pojawi się jakaś decyzja administracyjna, która nakaże mu zwrot czy zapłacenie konkretnej kwoty, to on to zrobi. Także teraz ma już decyzję administracyjną na ręku i może zwracać te środki. Dla mnie też bardzo ważne jako radnego miejskiego jest to, że no, część tych środków, mam nadzieję przynajmniej, albo zdecydowana większość, będzie mogła być przekazana na odszkodowania dla tych mieszkańców, którzy zostali poszkodowani. No, to już właśnie zostało powiedziane podczas konferencji prasowej. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki powiedział właśnie, że w pierwszej kolejności odszkodowania właśnie z tych zwróconych pieniędzy będą mogli ubiegać się mieszkańcy. No to jest oczywiście dobrze, ale pamiętajmy, że ta droga do uzyskania tych odszkodowań ciągle jest bardzo, bardzo daleka. Tutaj kolega radny powiedział, że będą się odwoływać, tak myślę będzie również w tym przypadku, czyli mówimy o tym, że ta sprawa musi trafić do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, później do NSA, więc to są lata, a ci ludzie często żyją w długach, muszą sobie radzić no, naprawdę z ekstremalnymi warunkami życiowymi, do których zostały doprowadzeni przez te nielegalne reprywatyzacje już dzisiaj, więc ja liczę na to, że jednak ustawa reprywatyzacyjna zostanie szybko uchwalona i ona również będzie zawierać no, taką możliwość przyspieszonej jednak ścieżki domagania się jakichś odszkodowań dla osób, które zostały pokrzywdzone. No właśnie, tutaj osoby pokrzywdzone z jednej strony, z drugiej strony mamy ogromne pieniądze, a z trzeciej strony kwestia decyzji. Pieniądze zostają, mają zostać oddane, nie sama kamienica przy ulicy Noakowskiego 16, ze względu na to, że zaszły już tak naprawdę nieodwracalne kwestie, skutki prawne, można to tak nazwać, tak ująć. Co to oznacza jakby dla samego miasta, dla samych następnych być może spraw związanych z aferą reprywatyzacyjną? Cały ten biznes polegał na tym, że się sprzedawało i sprzedawało się bardzo szybko po zwrocie tych nieruchomości kolejnym nabywcom, tak? Chodzi o rękomie ksiąg wieczystych. Te kamienice często zmieniały właścicieli w ciągu kilku dni. Tak było chociażby w przypadku ulicy Poznańskiej 14. No i właśnie ci nowi nabywcy korzystali z rękomi ksiąg wieczystych i czuli się bezkarni, czuli się pewni, że nikt tej nieruchomości już nie odzyska i sprawa jest właściwie stracona. Tak funkcjonowała mafia łowców kamienic w Krakowie, że właśnie sprzedawali kolejnym słupom
te nieruchomości i w ten sposób, można powiedzieć kolokwialnie, prali te nieruchomości. W tym wypadku komisja nałożyła karę finansową na tych pierwotnych beneficjentów i myślę, że to jest dobra droga, żeby właśnie no, ten łańcuszek, który powstał później kolejnych sprzedających, jakoś przerwać i faktycznie tą sprawiedliwość no, wyciągnąć. Dla mnie to jest na pewno też bardzo ważny dzień, bo pokazuje, że nikt nie jest poza prawem i że nawet osoba tak potężna, tak wpływowa jak Hanna Gronkiewicz-Waltz, która miała, była przecież wiceprezesem rządzącej partii, rządzącej krajem partii, no, dosięgła to, ta karząca ręka sprawiedliwości ją dosięgła, chociaż mam nadzieję, że to nie jest koniec kłopotów Hanny Gronkiewicz-Waltz i że również zarzuty prokuratorskie karne właśnie wynikające z niedopełnienia obowiązków też również zostaną jej postawione, bo przypomnijmy, że Hanna Gronkiewicz-Waltz, co zostało udowodnione w trakcie postępowania przed komisją, wiedziała o sytuacji prawnej tej kamienicy przynajmniej od roku 2012 i nie podjęła żadnych działań i to ją jednoznacznie obciąża. No właśnie, tutaj prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wiedziała, te informacje też zostały przedstawione podczas konferencji prasowej, kiedy komisja weryfikacyjna przedstawiała swoją decyzję, a mnie tutaj zastanawia grupa Feniks, Feniks Group, czy jak to inaczej tutaj ująć, bo chyba nie ma dowodów na to, że ta grupa przejęła właśnie kamienicę Noakowskiego 16 w złej wierze i dlatego tutaj decyzja o po prostu zwrocie tych pieniędzy przez pierwotnych beneficjentów. Tak, znaczy zawsze w tym postępowaniach zwrotowych gdzieś mamy tego drugiego beneficjenta, czyli z reguły spółkę, która zajmuje się inwestycjami budowlanymi, nazwijmy deweloperskimi, która chce rewitalizować taką kamienicę. I o ile jest to firma uczciwa, która kupiła daną kamienicę, kierując się tymi informacjami ogólnodostępnymi i tego typu nabywcę chroni, tak jak pan kolega radny powiedział, rękojmia wiary ksiąg wieczystych, to jeżeli z kolei spotykamy nabywcę czy spółkę, której można udowodnić działanie w złej wierze, to wtedy już ta rękojmia wiary ksiąg wieczystych nie rozciąga się na tą transakcję. Pytanie oczywiście, czy w przypadku spółki Feniks, bo spółka Feniks kupowała tych nieruchomości w Warszawie sporo, czy uda się udowodnić, że, no i jeszcze zanim powiem dalej, to jakby właściciele czy osoby zarządzające w spółce Feniks bardzo dobrze znały się z tymi prawnikami, którzy skupowali te roszczenia, a potem odsprzedawali je dalej, czy uda się dowieść, że oni zarządzając spółką Feniks mieli pełną świadomość tego, skąd te kamienice pochodzą, jakie są błędy w dokumentach, pomimo tego je kupowali. Jeżeli tego uda się dowieść, to już oczywiście jest działanie prokuratury, bo to jest dużo szersze śledztwo i trzeba mieć dużo więcej kompetencji, niż ma w tej chwili komisja weryfikacyjna, która może się zajmować tylko i wyłącznie postępowaniem administracyjnym. A my tu już mówimy o zupełnie innych procesach, także biznesowych. Mówimy o takiej śledczej inwigilacji, tak? O śledzeniu telefonów komórkowych, o odsłuchiwaniu pewnych rozmów, spotkań i tego typu rzeczy. Także udowodnienie złej wiary jest dużo trudniejsze, ale oczywiście jest możliwe i miejmy nadzieję, że prokuratura będzie też działać w tym kierunku. Właśnie, a w przypadku spółki Feniks jest to wszystko o tyle ciekawe, niepokojące czy wręcz przerażające, że spotykają się ze sobą jakby dwa obrazy tej naszej rzeczywistości reprywatyzacyjnej. Z jednej strony obraz przedstawiany przez lokatorów, którzy byli wyrzucani ze swoich mieszkań, obraz właśnie przerażający i taki, który nie powinien się zdarzyć w państwie prawa. Z drugiej strony mamy przedstawiciela właśnie spółki Feniks, który zeznawał przed komisją weryfikacyjną ze spokojem, bez żadnych uczuć, praktycznie na chłodno, przedstawiał w zasadzie obraz taki, że to dzięki tej spółce Warszawa odzyskuje piękno tych kamienic, które były przez lata zaniedbane, no i że spółka też nie ma nic sobie do zarzucenia właśnie w kontekście mieszkańców. No taka była dominująca narracja, prawda, że ta reprywatyzacja jest dobra, bo reprywatyzacja pozwala na to, żeby te nieruchomości rewitalizować, a jakby tutaj oczywiście stał za tym cały projekt społeczny. Ten projekt społeczny mówił tyle, że w centrum mają mieszkać bogaci, a miejsca dla, nie wiem, osób średnio zamożnych czy mniej zamożnych po prostu w centrum, w śródmieściu Warszawy być nie powinno. Te osoby powinny mieszkać gdzieś tam, prawda, w suterenach czy na dalekich
polskich przedmieściach. Więc tutaj mamy do czynienia z jednej strony właśnie z takim projektem ideologicznym i takiego dzikiego polskiego kapitalizmu, który w ogóle nie troszczy się o ludzi, w ogóle nie przejmuje się, prawda, słabszymi, tylko zależy tylko na zysku. I oczywiście w ten sposób możemy tłumaczyć w ogóle cały ten proceder, ale z drugiej strony oczywiście pozostaje kwestia roli firmy Phoenix, która nie jest, myślę, firmą przypadkową. Jest firmą, która się pojawiła na tym rynku i faktycznie ten rynek reprywatyzacyjny w dużym stopniu kontrolowała. Tych nieruchomości w Warszawie ma przecież kilkadziesiąt. Jakoś tak się składa, że bardzo wiele tych nieruchomości została przejęta no, na skutek przestępstwa, chociażby tak w przypadku, jak wiemy, najprawdopodobniej doszło w przypadku na przykład Poznańskiej 14, którą również firma Phoenix kupiła. Więc faktycznie tutaj śledztwo prokuratury no, powie nam, czy firma Phoenix czy była po prostu takim okazem polskiego dzikiego kapitalizmu, czy może była trochę czymś więcej, czy była, używam tutaj, staram się używać delikatnie słów, bo mam świadomość, że firma Phoenix ma bardzo dobrych prawników i niewykluczone, że będzie za takie rzeczy powzywać, no ale trzeba to powiedzieć, czy była po prostu paserem, tak, czy była firmą, która no jakby korzystała na, jakby była elementem tego ciągu technologicznego, prawda, gdzie mamy najpierw przestępstwo polegające na, prawda, przejęciu nielegalnie kamienicy, a następnie wpuszczeniu ją w obrót, ale to oczywiście powinien odpowiedzieć prokuratura i śledztwo prokuratorskie na to. Też bym prześledził na miejscu prokuratury, ale również komisji weryfikacyjnej sposób finansowania tej firmy. Ja się kiedyś próbowałem przyjrzeć się, jak ona jest finansowana. Ona mówi, że ma jakichś inwestorów ze Szwajcarii i ze Francji. No, ja naprawdę nie, zdziwiłbym się, chciałbym poznać tych inwestorów Szwajcarii i Francji, którzy inwestują w tego typu projekty deweloperskie i w tego typu nieruchomości. Rewitalizacja zabytków w Warszawie. Tak, jest wkładką, w cudzysłowie, wkładką mięsną i legali, jakby, którzy chcą uczestniczyć w tak brutalnych procesach eksmisji, bo jednak są firmy, które oczywiście zajmują się przejmowaniem i rewitalizacją kamienic, ale one jednak nie traktowały w tak bestialski sposób tych lokatorów, tak jak traktowała ich firma Phoenix. To jest bardzo ważna uwaga, ponieważ musimy też pamiętać, jaki efekt może wywrzeć to całe zamieszanie związane z dziką reprywatyzacją w Warszawie, to znaczy bardzo trudno jest ściągnąć kapitał, czyli ludzi z kapitałem, czy spółki z kapitałem, które chciałyby zainwestować w danym mieście. Nie jest łatwo ich namówić do tego, żeby zainwestowali. Teraz bardzo źle by się stało, jeżeli efektem dzikiej reprywatyzacji byłoby to, że firmy, spółki, osoby fizyczne, które chciałyby inwestować w Warszawie, rozwijać nasze miasto, wycofywałyby się z tych planów właśnie dlatego, że powiedzą, no Warszawa jest dzikim miastem, prawda? I teraz to co powiedział mój przedmówca, znaczy samo nabycie kamienicy przedwojennej i rewitalizacja jej, w tym nie ma nic złego, to znaczy to jest bardzo dobre działanie, jeżeli tylko z jedną uwagą, jeżeli robimy to uczciwie, jeżeli nie niszczymy ludziom życia, jeżeli z tymi lokatorami, którzy pozostali w takim zasobie, układamy sobie te relacje na zasadzie takiej, powiedzmy, partnerskiej. Przecież zobaczmy, są wielkie korporacje, które bardzo dbają, jest pojęcie tak zwanego CSR-u, prawda, czyli takiej pewnej społecznej odpowiedzialności biznesu. No, jeżeli firma Phoenix podchodziłaby w ten sposób do swoich działań, najprawdopodobniej większość mieszkańców kamienicy Nagłowskiego 16 nie stawiałby tego typu zarzutów w stosunku do działań firmy Phoenix. Także to, że ktoś kupuje nieruchomość i ją rewitalizuje, czyli to, co mówił pan prezes grupy Phoenix, w tym jeszcze nie ma nic złego, tylko jak to robi. A w tym wypadku, no, z tego, co słyszeliśmy od mieszkańców, no, robili to w sposób skandaliczny. I wróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz, na cenę zakupu tej nieruchomości. To jest ogromna nieruchomość w centrum Warszawy, no naprawdę jeden z lepszych adresów w Warszawie i ona jest kupowana po 1300 zł, jeśli dobrze pamiętam, za metr kwadratowy. No to nie są rynkowe absolutnie stawki, nawet uwzględniając to, że faktycznie kamienica wymagała rewitalizacji, no i trzeba było coś z tymi mieszkańcami zrobić. To jest suma, która naprawdę bardzo wzbudza moje wielkie podejrzenia i faktycznie te nieruchomości reprywatyzowane były sprzedawane naprawdę za bezcen, potem zostały sprzedawane. I teraz pytanie następuje, jest takie, czy prawdopodobnie można zakładać, że ci ludzie, którzy dokonywali tej reprywatyzacji, wiedzieli też pośpiech, przecież tutaj ta nieruchomość przyszła z rąk do rąk też bardzo szybko po wydaniu tej decyzji w
finalnej, tak? Że jednak może ta rodzina walców, jak i inne podmioty, które się tym zajmowały, doskonale sobie zdawały sprawę, że to wszystko to jest, za przeproszeniem, jedna wielka lipa i stąd ta bardzo niska cena sprzedaży. No właśnie, a czy państwo polskie, w którym rządziła Platforma Obywatelska i PSL, zdawało sobie sprawę z tego, co się dzieje właśnie w kontekście reprywatyzacji, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce? Z jednej strony mamy tutaj jako główną, powiedzmy, twarz prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, jako ten symbol, jeżeli chodzi o nieruchomości, to właśnie Noakowskiego 16, a pytanie o to, co się działo w szerszym kontekście, właśnie w kontekście organów państwa, tego, jak państwo powinno reagować. Ja bym chciał, żeby komisja weryfikacyjna, jeśli to jest możliwe, oczywiście wezwała kiedyś szefa, byłego szefa ABW i byłego szefa CBA, żeby im zadać te pytania, bo przecież mieliśmy zeznania świadków pana Bajko i różnych innych urzędników warszawskiego ratusza, którzy mówili, że kontaktowali się, prawda, z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiemy, że Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło operację w 2014 roku w warszawskim ratuszu, a więc służby miały świadomość chyba tego, co się dzieje, ale jednak nic nie robiły. Więc powstaje pytanie, dlaczego nic nie robiły? Czy Donald Tusk wiedział o tym, co się dzieje w Warszawie? No moim zdaniem to nie są pytania bez pokrycia. Wiemy, co się działo w przypadku Amber Gold, gdzie Donald Tusk wiedział, że jest afera Amber Gold i nic z tym nie zrobił. I czy przypadkiem, jeśli chodzi o reprywatyzację warszawską, nie było tak samo? Służby wiedziały, ale nic nie zrobiły. Ja jestem zdania, że polskie służby są służbami profesjonalnymi, służbami dobrymi. Problem jest tylko w tym, że służby nadzorowane są przez polityków, przepraszam bardzo. W tamtym czasie, jak można powiedzieć, widać na załączonym obrazku, w stolicy naszego kraju rozkradziono paręset budynków. Nikt się tym specjalnie nie przejął, nikt się tym nie zajął. Służby na pewno miały informacje. Może nawet prowadziły już jakieś działania operacyjne w związku z dziką reprywatyzacją, ale z jakiegoś powodu tak by te sprawy nie ujrzały światła dziennego. Nie został mi nadany kolejny, czy nie weszły w kolejny etap, to znaczy spraw już prokuratorskich i sądowych. I oczywiście faktycznie jest ciągle aktualne to pytanie, co służby zrobiły i dlaczego ktoś zatrzymał je w tych działaniach. Bo to, że działały, jestem pewien. Kolejne pytanie. Tutaj oczywiście ta kwestia jest bardzo ważna, ale czekamy na takie rzeczywiste wyjaśnienie tych właśnie spraw, tym, aby zajęła się tym wszystkim prokuratura, komisja weryfikacyjna, aby te ważne pytania zostały postawione tym ważnym osobom, które powinny wtedy reagować i podejmować odpowiednie decyzje. Ale tutaj wracam jeszcze do samej postaci Hanny Gronkiewicz-Waltz. Runęły chyba wszystkie już te karty, które Hanna Gronkiewicz-Waltz wyciągnęła ze swojego rękawa, jeżeli chodzi o aferę reprywatyzacyjną. Te wszystkie argumenty, którymi starała się bronić jeszcze niedawno, nawet nieruchomość Przysiennej. Tu Hanna Gronkiewicz-Waltz, pojawiają się filmiki przecież, które przypominają, jak mówiła, że jeżeli Siedna zostanie wpisana do Księgi Wieczystej, to ona pogratuluje Patrykowi Jakiemu, tak, komisji weryfikacyjnej. Tak się stało. Teraz czekamy na gratulacje. Król jest nagi, królowa jest naga. Faktycznie no kompletna kompromitacja Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jej się po prostu nie da bronić. Myślę, że komisja weryfikacyjna jednoznacznie pokazała, że w warszawskim ratuszu no dochodziło do rzeczy, które no nigdy nie powinny mieć miejsca. No i tak jak mówię, no dla mnie, ja zresztą postulowałem na samym początku, że powinna powstać nie komisja weryfikacyjna, tylko komisja śledcza. I uważam, że naprawdę ta sprawa zasługuje na to, żeby jej się bardzo poważnie przyjrzeć, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Platformie Obywatelskim i w warszawskim ratuszu, jeśli chodzi właśnie o ten styk służb, sądów, urzędów, ministerstw, bo to wszystko, to prawda, to nie była tylko Hanna Gronkiewicz-Waltz, prawda? Za tymi decyzjami stało naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele osób, bardzo wiele wpływowych osób. No i pytanie teraz, co Hanna Gronkiewicz ma, co się stanie z Hanną Gronkiewicz-Waltz? Ona nam mówi, że ona, powinniśmy się, robi nam łaskę, że ona już nie startuje na czwartą kadencję, tak? Więc taki jest jej komunikat i że, prawda, odczepcie się ode mnie, bo ja już więcej kandydować nie będę. No nie. Tutaj mamy pierwszy krok przywracania sprawiedliwości, pociągania do odpowiedzialności konkretnych osób, ale musi być postawiony drugi krok, czyli pociągnięcie jej do odpowiedzialności karnej i trzeci krok, czyli wyciągnięcie odpowiedzialności politycznej. Platforma Obywatelska nie chce tego zrobić, więc muszą to zrobić obywatele Warszawy. I tutaj głównie rozchodzi się o to, kto będzie prezydentem Warszawy po prostu. Czy prezydentem Warszawy znowu będzie kandydat Platformy Obywatelskiej, czy może uda się Platformę Obywatelską w Warszawie pokonać. I mam nadzieję, że nie będzie to Prawo i Sprawiedliwość, tylko że będzie to kandydat społeczny, oddolny, spoza tego duopolu.
Nawet tutaj jeden taki, który mógłby pretendować, na pewno siedzi razem w studiu. Właśnie, co jeżeli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem Warszawy? Czy skończy się komisja weryfikacyjna, skończy się rozwiązywanie tych spraw? To jest takie gdybanie w zasadzie i futurologia, no ale pokuśmy się. Komisja weryfikacyjna na pewno się nie skończy. Została powołana ustawą. Ma przed sobą jeszcze ileś tam set czy tysięcy przypadków reprywatyzacji w Warszawie. Dlatego będzie działać dalej. Ja mam nadzieję, że ta osoba, która została namaszczona przez... Przepraszam, przez Hannę Gronkiewicz bardzo. Trudności z głosem, problemy z drogą. Tego suche powietrze, przepraszam bardzo, jeszcze gardło mnie boli. Pan Rafał Trzaskowski, który został namaszczony przez panią Hannę Gronkiewicz-Waltz, nie zostanie prezydentem Warszawy, ponieważ nic się wtedy w Warszawie nie zmieni. To znaczy ta sama ekipa, te same rządy, ten sam aparat będzie rządził dalej Warszawą. To, że zmienimy tylko i wyłącznie osobę, która daje twarz dla tego aparatu, niczego w Warszawie nie zmieni. A czy ta dzisiejsza decyzja, to możemy stwierdzić, że to jest też takie zamknięcie, symboliczne zamknięcie pewnego rozdziału prac komisji weryfikacyjnej i całej tej historii związanej z aferą reprywatyzacyjną? Chyba nie, jeszcze bym powiedział, że chyba jeszcze jednak nie. Znaczy, mam wrażenie, że dopóki ta sprawa nie skończy się, tak jak mówiłem tutaj, zarzutami karnymi w stosunku do pani prezydent, to ciągle ten rozdział nie będzie zamknięty. Bo to jedna sprawa, jedna rzecz to jest właśnie te niesłusznie zarobione pieniądze. Tak? Znaczy, to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa, moim zdaniem dużo ważniejsza i dużo bardziej obciążająca, może nie dużo ważniejsza, aż tak może nie chcę tutaj oceniać, ale dużo bardziej obciążająca Hannę Gronkiewicz-Waltz jest to, co ona zrobiła, gdy się dowiedziała o tym, że to było nielegalne. To prawda, rozumiem, że każdy może być w takiej sytuacji, że dziedziczy coś, prawda, nie wiedział, że wujek, dziadek ukradł. No, prosta sprawa, kupujemy na przykład kradziony samochód. Tak. Ja nie trzeba, prawda, nie musimy wiedzieć wszystkiego o tym, jaka była historia tej kamienicy, jaka była historia naszej rodziny. Okej, okay, ale w momencie, kiedy się dowiadujemy o tym i jeszcze jesteśmy na pozycji prezydenta miasta, czyli mamy wszystkie narzędzia, kompetencje, ale też obowiązek ustawowy dbać o praworządność, dbać o interes miasta, dbać o mieszkańców Warszawy i z tym nic nie robimy, więcej, mataczymy w tej sprawie, być może ukrywamy dokumenty, a na pewno nie podejmujemy żadnych działań, żeby tę sytuację wyprostować, to najbardziej obciąża Hannę Gronkiewicz-Waltz i to wymaga działania prokuratury. Tutaj komisja weryfikacyjna, która zajmuje się postępowaniami administracyjnymi, nie może wszystkiego załatwić. Więc tak jak mówię, czekam na postawienie zarzutów prokuratorskich Hannie Gronkiewicz-Waltz i mam nadzieję, że prokuratura nie będzie ich stawiać przed samą kampanią wyborczą, bo wtedy będzie oskarżona o działanie polityczne. Tylko że te zarzuty, w momencie, kiedy ta decyzja już jest, kiedy już jest wszystko czarno na białym, że doszło do nielegalnej reprywatyzacji, że te zarzuty niedługo się pojawią. Ale czy w tej całej sytuacji... Proszę. Problem jest, że jesteśmy już tak naprawdę w roku wyborczym. W przyszłym roku są wybory samorządowe w listopadzie. I cokolwiek się będzie działo w Warszawie, zawsze będzie można postawić zarzut, że jest to działanie polityczne i to jest polityczny atak na Platformę Obywatelską. Ale dzika reprywatyzacja w Warszawie ma historię bardzo długą. Pani prezydent, można powiedzieć, no, zarządzała tymi procesami już wiele, wiele lat. I w tym konkretnym przypadku jakikolwiek zarzut związany z upolitycznieniem problemu dzikiej reprywatyzacji jest całkowicie będzie nietrafiony, jeżeli ktoś podniesie oczywiście taki argument. Jeżeli chodzi o to, czy to już jest pewien taki break-even point, to znaczy, że już mamy pewne przełamanie w tej dzikiej reprywatyzacji, ja bym powiedział, że także reprywatyzacja, znaczy to nie jest pewna całość w skali całego miasta, tylko to są takie jednostkowe dramaty każdego z tych lokatorów, którzy mieszkali w tych budynkach, których są tysiące. W tych tysiącach budynków jest dziesiątki tysięcy mieszkań i w tych mieszkaniach mieszkają ludzie i każdy z tych osób, które mieszkała w tych lokalach, poniosła konkretną stratę, nie tylko taką finansową, no ale proszę sobie wyobrazić, że mieszkamy w mieszkaniu, które jest jakby podlega pod ten już całkowicie inny reżim tego nowego właściciela. Ci nowi właściciele nie zawsze zachowywali się tak, jak zachować się powinni. I teraz żyjemy w takim mieszkaniu przez lat 5 czy 7. Jesteśmy gnębieni przez tego nowego właściciela, bo on robi wszystko, żeby nas wyrzucić. Tak? I to są też takie straty psychiczne, to znaczy
jak to się odkłada na nas, na naszej rodzinie, na relacjach, w związkach, jeżeli musimy przy takim poziomie stresu przez wiele, wiele lat mieszkać, prawda? Także to jest bardzo długi katalog strat, jeżeli mówimy tutaj o jakimś zadośćuczynieniu, to no, oczywiście mam nadzieję, będzie finansowe i będzie pochodzić właśnie z tych środków, które uzyskamy od osób, które wzbogaciły się w sposób niewłaściwy na tej reprywatyzacji, ale nigdy tego typu strat, jak właśnie zepsucie się pewnych relacji, czy brak poczucia bezpieczeństwa, tego nigdy już tym ludziom nie wyrównamy, tak? Nie można zapłacić komuś za to, że stracił poczucie bezpieczeństwa i żył w tym braku poczuciu bezpieczeństwa przez ileś tam lat. Także to jest też taki historyczny proces, znaczy komisja weryfikacyjna prowadzi pewien historyczny proces, to znaczy każdy, kto będzie w naszym kraju rządził jakikolwiek miastem i nawet będzie miał pokusę wielkich pieniędzy kosztem straty czy zniszczenia życia wielu tysiącom ludzi, to powinien się zastanowić dwa razy, tak, bo przejdzie do historii, tak jak pani Hanna Lutkiewicz-Waltz, no niestety, stety lub niestety, przejdzie do historii jako prezydent, która dopuściła do tak podłego procesu, jakim była dzika reprywatyzacja. Myślę, że tutaj mieszkańcy tych właśnie reprywatyzowanych kamienic zdecydowanie nie dadzą wiary narracji o tym, że te ataki są w jakiś sposób już polityczne, a myślę, że też po tym, co wiemy odnośnie afery reprywatyzacyjnej, po tym, co ustaliła komisja weryfikacyjna, po tych decyzjach, które są podejmowane, to kto w takim razie może jeszcze uwierzyć w to, że to są jakkolwiek polityczne ataki w kierunku na przykład Hanny Gronkiewicz-Waltz, znaczy, która tak świetnie wypełniała swoje obowiązki. Pamiętajmy, że nie wszyscy, prawda, obywatele tak śledzą te sprawy i to my z tym żyjemy, prawda, ale myślę, że taki mieszkaniec nowych osiedli, prawda, czy Ursynowa, czy Wilanowa, czy Białęki, no nie jest, już nie mówiąc zupełnie o innych miastach, gdzie tego problemu w ogóle nie ma, że to nie jest dla wszystkich do końca zrozumiałe. To nie jest dla wszystkich jasne, więc te działanie właśnie edukacyjne, to tłumaczenie ludziom, na czym to polegało, dlaczego to jest tak ważne, żeby to do końca rozliczać, dlaczego nie można tego zostawić, no to jest działanie oczywiście dla rządzących, dla prokuratury, dla ruchów miejskich takich jak nasze, ale i zresztą jak się spojrzy na badania opinii publicznej, zakładając, że one oczywiście są rzetelnie robione, no to Hanna Gronkiewicz-Waltz w Warszawie ciągle cieszy się bardzo dużym poparciem, więc to nie jest tak, że że ludzie, którzy popierają ją, na przykład mają pełną świadomość tego, co się działo w Warszawie. Ja bardzo długo też nie mogłem uwierzyć w to, co się działo w Warszawie, bo to naprawdę jest nie do uwierzenia. Ale wszystkie znaki na niebie i ziemi, przede wszystkim dowody, wskazują właśnie na ogromne patologie, ogromne nieprawidłowości, jeżeli chodzi o właśnie reprywatyzację w Warszawie i nie tylko. A ja przedstawię jeszcze państwu, panom tutaj w studiu na koniec i państwu również taką sytuację. Wyobraźmy sobie, że a idąc ulicą wchodzę do jakiejś rządowej instytucji, jakiejkolwiek, tak sobie idę, biorę teczkę z dokumentami, wsadzam część z tych dokumentów pod pachę i wychodzę, nikt mnie nie zauważył, nikt mnie nie sprawdził. No tak wygląda to właśnie w kwestii dokumentów dotyczących Noakowskiego 16. Wiemy, że części dokumentów, to przedstawiał też przewodniczący komisji weryfikacyjnej, brakuje, też z ekspertyzy biegłego tak wynika. Pytanie, kto odpowiadał za czyszczenie tych dokumentów, a jeżeli rzeczywiście tak było, to czy są jakieś dowody na to właśnie w tych państwowych instytucjach? Przecież to powinno być skontrolowane, kto do tych dokumentów miał dostęp. To znaczy, no oczywiście dostęp do dokumentów archiwalnych jest w jakiś tam sposób odnotowywany. To znaczy, jeżeli na przykład pracownik ministerstwa zgłasza się do archiwum i prosi o udostępnienie danej teczki, no to jest tam zapisywane, że osoba XYZ zgłosiła się po taką teczkę, tę teczkę otrzymała i kiedy ją tę teczkę zwróciła. No i teraz jest pytanie, czy ten cały formalizm został dopełniony, czy to było na takiej zasadzie w ministerstwie, że jakaś pani na przykład przychodziła i mówiła swojemu koledze, słuchaj, daj mi tę teczkę, bo ja tam jestem zainteresowana dokumentami archiwalnymi i czytam je tak hobbystycznie w dniach wolnych od pracy. I ten archiwista na przykład wymał tę teczkę i dawał ją bez żadnego pokwitowania.
Jeżeli tak było, no to jedyną osobą winną temu będzie ten archiwista, który nie dopełnił wszystkich formalności, ale jeżeli oczywiście będziemy mieć dowody na to, że któryś na przykład z urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości te teczki pozyskiwał i potem oddawał zdekompletowane, no to prokuratura będzie musiała zapytać tego urzędnika, po co te teczki brał, dlaczego oddał je zdekompletowane, które dokumenty zniknęły, i wtedy też będziemy mogli sobie odpowiedzieć na pytanie, kto to robił, bo jeżeli będziemy znać listę dokumentów, które zniknęły z tej teczki, to po ich analizie, jeżeli odtworzymy, a to jest możliwe, to będziemy wiedzieć wtedy, jak zmieniła się sytuacja prawna tej nieruchomości, gdy te dokumenty znikły. A jeżeli będziemy to wiedzieć, to będziemy, to wtedy można wywieść, kto zyskał na zaginięciu tych konkretnych dokumentów. No, z reguły zyskują te osoby, które finalnie otrzymują zwrot takiej nieruchomości, prawda? Także no, wygląda na to, że wszystkie nici prowadzą do jednego kłębka. Właśnie miejmy nadzieję, że nie zakończy się to w ten sposób, że w tym wykazie osób, które miały dostęp do danych dokumentów, nie będzie takiego jednego wpisu, na przykład właśnie w praktyce XYZ, albo może imię, nazwisko osoby, która zmarła już wiele, wiele, wiele lat temu. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Oskar Hejka, radny miasta stołecznego Warszawy, Jan Śpiewak, prezes Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, byli moimi państwa gośćmi. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Drodzy państwo, my wracamy po przerwie z komentarzem dotyczącym już spraw tych związanych z polityką międzynarodową i między innymi z decyzją Komisji Europejskiej odnośnie uruchomienia artykułu 7 punkt 1 Traktatu Europejskiego.